Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Kochani bratia i siostry, drodzy przyjaciele. Wielką radość mam vo svojom srdci. Cieszę się tak bardzo, mam radość w swoim sercu, że mogę tu być przed wami. Że mogę stać tutaj przed wami. A chcę wam zadziękować za wasze modlitwy. I chciałbym podziękować wam bardzo za wasze modlitwy. Kiedy wiem, żeście się modlili za mnie, kiedy som bol na operacji. Ponieważ wiem, że modliliście się za mnie, kiedy byłem na stole operacyjnym. A wiem, że proste ta milosť Božia sa dotýkala mojho života. I wiem, że ta Boża łaska dotykała wtedy mojego życia. Milovaní bratia a sestry, chcel by som teraz, aby brat Matúš prečítal z troch miest Božie slovo. Chciałbym teraz przeczytać, kochani, z trzech miejsc Pisma Świętego Boże słowo. Która kapitola Jakuba? Jakub, trzecia kapitola. Trzeci rozdział Jakuba. Pierwszych 12 wersetów. Trzeci rozdział listu do Jakuba. Pierwszych 12 wersetów. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światłem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów, stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna ratorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Jeszcze cię poprosim, aby si przeczytał z pierwszego Petrowego listu. Pierwszy list Piotra. A prosím, trzecia kapitola, 8 až 12 wers. Od 8 po werset 12. Pierwszy list Piotra 3:8 po 12. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgę za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma swój język od złego, a wargi swoje odmowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. A jeszcze z Księgi Przysłowia. I jeszcze przypowieści. 18 kapitoli. 18 rozdział. 19 aż 21 wers. 19 werset, 20 i 21. Przypowieści Salomona. 19 kapitola. 18 rozdział. Wers 19 aż 21. 19 aż 21 werset. Przypowieści 18-19. Brat oszukany mocniejszy stawia opór niż warowny gród, a jego upór jest jak zasuwy pałacu. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u Pana. Przyszła są mi po 22. Milowani bracia i siostry. Kochani bracia i siostry.
Nie wiem, czy si uświadomujemy, że jaki wielki dar sme dostali od Boga. Nie wiem, czy uświadamiamy sobie, jesteśmy świadomi, jaki wielki dar otrzymaliśmy od Boga, kiedy sme dostali język. Kiedy otrzymaliśmy język. To jest wielki dar. To jest wielki dar. Wiecie, człowiek nie len tak náhodą zaczął rozprawać. Wiecie, człowiek nie tylko tak przypadkiem zaczął mówić. Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz. A Bóg mówi. I Pan Bóg mówi. A my mówimy. I my tak samo mówimy. To jest z tego Bożego charakteru, ten obraz Bożego charakteru. To jest właśnie, że język jest obraz Bożego charakteru. Że tak jako Bóg mówi, że tak samo mówimy. Jak Pan Bóg mówi, tak samo i my mówimy. A predstavte si, že Pán Boh nám dal jeden jazyk. Vyobrazte sobie, že Pán Boh dal nám jeden jazyk. Aký je Boh múdry? Jaký Boh je múdry? Že to nedoplietol. Že nezmýlil to. Že nám nedal dva jazyky. Že nedal nám dva jazyky. A jedno ucho. I jedno ucho. On nám dal jeden jazyk. On nám dal jeden jazyk. A dvoje uši. A dvoje uši. Ale to nie preto nám dal dvoje uši, aby jednym uchom dnu a druhým bol. I to nie tylko, nie dlatego dał nam dvoje uši, żeby jednym uchom wchodziło i drugim wychodziło. Ale preto, aby sme lepšie počuli. Ale dlatego, żebyśmy lepiej słyszeli. Aby sme si vážili slovo. Żebyśmy cenili sobie słowa. Aby sme naklonili svoje ucho. Żebyśmy nakłonili svoje ucho. Aby nám bolo vzácne slovo. Żeby cenne było dla nas to slovo. Na počiatku bolo slovo. Na początku było słowo. To slovo bolo u Boha. I to slovo było u Boga. A tym słowem bol Boh. Był Bóg. Slovo má Boží pôvod. Slovo pochodzi od Boga. A Pán Ježiš hovorí, že nebesia a zem pominú. I Pán Ježiš mówi, že ziemia i niebo przeminie. Ale moje slova nikdy nepominú. Ale moje slova nikdy nepřeminú. Jeho slova netrpia infláciu. Jego slova nie są pod wpływem inflacji. Nie musíš pozerať, že teraz ako kleslo nie, slovo Nie Bože. Musíš patrzeć, jak wartość slova teraz obniżyła się, slova Bożego. Nie musíš sledovať ako zloty. Albo nie musisz tak samo na to patrzeć, jak patrzysz na złoty, na euro czy na koronę. No, teraz odwija, teraz je dole. Teraz znowu jest w górze, teraz na dole. Słowo Boże płaci. Słowo Boże płaci. Słowo Boże stoi. Słowo Boże stoi. Jako pewny zakład. Jak ten fundament. A ty możesz się na niego całym spoliehać. Ty możesz całym sercem ufać mu. To słowo je to, które było zwiastowane między wami. To słowo jest tym słowem, które było zwiastowane między nami. To słowo stanęło między nami. To słowo stało tutaj, przebywało między nami. Dotykaliśmy się go. Myśmy się dotykali jego, mówi pismo. A on był pełny miłości i prawdy. I on był pełny miłości i prawdy. To słowo. Chcesz się spotkać z Panem? Czy Jezusem? Chcesz spotkać się z Panem Jezusem? Chcesz z nim mieć zacne spotkanie? Czy chcesz z nim mieć cenne spotkanie? Wiesz, ako sa z nim możesz spotkać? Czy wiesz, w jaki sposób możesz się z nim spotkać? W słowie. W słowie. A ja wierzę w moc Bożego słowa. I wierzę w moc słowa Bożego. Ja wierzę, że w słowie, które każę, tam jest Pan Jezus. Wierzę, że w słowie, które zwiastuje, tam jest Pan Jezus. A on sa dotyka. I on dotyka się serca. On robi tu przemianę. On czyni przemianę. Ja nie każę teologii. Nie zwiastuję teologię. Nie filozofuję o Bożym Słowie. Ja nie filozofuję nad Słowem Bożym. Ja mówię to wiecznie żywe a mocne Słowo. Ja zwiastuję to wiecznie żywe i mocne a Słowo Boże. Si robi swoje dzieło. A ono potem już samo pracuje. A Pan Jezus mówi, moje owce czują mój głos. I Pan Jezus mówi, owce moje słyszą mój głos. A ja ich wolam po imieniu. Ja wzywam ich po imieniu. To znaczy, że zosobniuję to znaczy, słowo. Że to Słowo kieruje do osobistego człowieka. Że osobnie ma o ciebie zaraz. Że interesuje się osobiście o ciebie. Że ty nie możesz powiedzieć, że to, co tu brat kazatel mówi, tak cieba sa to nie tyka. To znaczy, nie możesz powiedzieć, że to, co brat kaznodzieja, pastor tutaj mówi, nie dotyczy ciebie. Ponieważ to jest w jego zainteresowaniu. A on mówi, a ja ich znam. I on mówi, ja znam ich. A wołam ich po imieniu. I wołam ich po imieniu. A poznasz od dzisiejszego dnia. I dzisiaj tak samo możesz poznać, że on osobnie mówi do ciebie. Osobnie osobiste ma
zainteresowanie. Przez jego słowo. I przez jego słowo tak się dzieje. On jest obecny w swoim słowie. On jest ten, on jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Alleluja. Alleluja. Wielki dar jest słowo. Wielki dar jest w słowie. Wiecie, kim nieco mamy, ani się nie uświadamiamy, że to mamy. Jeżeli coś posiadamy, to nawet nie uświadamiamy sobie, że to mamy. Nieco som robił, a była na skrinki otworene dwere, buchol som si hlavu. Coś robiłem i tam na skrzyni były otwarte drzwi i jak podnosiłem się, to trzasnąłem głową o to. A mówię, o, ani som nie wiedział, miałem, że mam głowę. Dotychczas nawet nie wiedziałem, że mam głowę. Kiedy som si ją nie buchol, ani som si nie uświadomił, że mam hlavu. Kiedy ja nie uderzyłem nią, nawet nie stwierdziłem, że mam głowę dotychczas. Kim si nie buchniemy lokieć niegdzie, ani nie wiemy, że mamy lokieć. Jeżeli gdzieś łokciem nie uderzymy, to nawet nie uświadamiamy sobie, że go mamy. Wiecie, za mnohe rzeczy, które przychodzą normalnie w naszym beżnym życiu, my ani nie dziękujemy. Wiecie, za Panu wiele Bogu. Rzeczy, które tak normalnie przychodzą w naszym życiu, nawet nie dziękujemy Panu. A kiedy są był rezany wszelijako... I kiedy byłem cięty... A išiel som na toaletu... I poszedłem do toalety... A kiedy som sa wracał, tak som chválil Pána, ďakujem ti, že sa mi podarilo. I kiedy wracałem, chváliłem Pána i mówię, dzięki Panie, że udało mi się. A hovorí, konečne si mi po 50 rokoch zaďakoval. A Pán mówi, wreszcie po 50 latach podziękowałeś mi. Že sa ti niečo podarilo. Že coś udało ti się. Ani som nemyslel, že ja môžem byť wdzięczny. A za to, że moje ciało nawet funguje. Nie myślałem, że mogę być wdzięczny Panu za to, że moje ciało funkcjonuje tak jak ma. Ale potem, kiedy człowiek przeżywa niemoc, ale potem, kiedy człowiek jest chory, przeżywa udery, kiedy jest uderzany, wtedy si uświadomi, że co ma. Wtedy dopiero uświadomi sobie, co ma. Wiesz być wdzięczny Panu Bogu za to, co masz? Czy potrafisz być wdzięczny Panu za to, co już posiadasz? Wiesz być wdzięczny za to, że masz jeszcze swojego męża albo czy masz swoją mężę? Potrafisz być wdzięczny Panu za to, że masz swojego męża albo swoją żonę? Albo taki jest otrawny ten twój męż, albo ta twoja żena proste no, już jest na niewydrżanie. Taki sobie. Nie da się wytrzymać już tą żoną albo z tym mężem. Ale wiesz, kiedy si uświadomisz, kogo si mał? Ale czy ty wiesz, kiedy uświadomisz sobie, kogo miałeś? Kiedy go stracisz. Wtedy, kiedy go utracisz. Wtedy przyjdziesz na to, że to preca to był dar Boży. Wtedy dopiero uświadomisz sobie, że właściwie to był dar Boży dla ciebie. Poznał som starca, który stale na tą starenu nadawał. Poznałem jednego starego człowieka, który ciągle przeklinał swoją żonę i ciągle tam na nią coś. A potem zomrela. I ona zatem umarła. A kiedy som ho navštívil? Kiedy odwiedziłem go? No, akokolwiek było. I on mówi, no jakkolwiek już było, ale była tu. Ale była tutaj. Nie był som sam. I nie byłem samotny. A teraz przyjdę do domu. A teraz przychodzę do domu. Prázdny dom. Pusty dom. Nie mam ze z kim ani hadać. Nie mam z kim nawet się sprzeczać. Ani so mną się nie przeczy nigdy. Nawet nikt ze mną się już teraz nie sprzecza. Preca było lepsze, kiedy som... Było lepiej, kiedy miałem ją. A mal som si to lepšie vážiť. I miałem cenić sobie jej więcej. Obyčajne wtedy si wieme vážiť veci, keď ich strácame. Wtedy cenimy sobie rzeczy, kiedy je utracimy. Ale to nie skoro. Ale to jest już za późno. To już len zakývajme, pa, pa. To już możemy tylko pokiwać im. Odišiel vlak. Już pociąg już odjechał. Odišiel autobus. Pojechał już autobus. Twoja príležitosť już odišla. Twoja okazja już minęła. Nie płacz za tym, co było. Nie płacz za tym już, co minęło. Wiecie, co jest kłamstwo satanowe? Czy wiecie, jak szatan okłamuje ludzi? Że ludzie zawsze żyją buď minulością, albo budúcnosťou. Że ludzie ciągle żyją albo przeszłością, albo przyszłością. A zawsze czekają ten zajtrajszy i dzień. I ciągle czekają na ten jutrzejszy dzień. A potem przeżyją swój żywot. A potem przeżyją swoje życie. A Pan Bóg... Klopie, a mówi, no, i Pan Bóg puka i mówi, sa, lebo, przygotuj się, lebo cię zoberem domu. Ponieważ ja wezmę ciebie do domu. A ten człowiek powie, panie, wiesz co, jeszcze nie żył. I ten człowiek mówi, panie, przecież nawet jeszcze nie zacząłem żyć. Tak rychło to wszystko tak uszło. Szybko już to wszystko ubiegło. Wiecie, prečo ludzie nie są napełnieni, prečo nie są syci żywotem? Czy wiecie, dlaczego ludzie nie są syci życiem?
Lebo żyją buď wczorajszką, ponieważ żyją albo wczorajszym dniem. O, ten wczorajszy dzień był. O, ten wczoraj to był dzień. Albo żyją zajtrajszką. Albo żyją jutrzejszym dniem. Wiecie, który jest ten najkrajszy? Czy wiecie, który jest najpiękniejszy dzień w moim życiu? Ten. Ten dzisiejszy. Wiecie dlaczego? Czy wiecie dlaczego? Bo tu jest Pan Jezus. Ponieważ tutaj jest Pan Jezus. Syci ma. On nasyca mnie. Napełnia moje życie. On wypełnia moje życie. A Duch Święty tak mówi, dnes, i Duch Święty tak samo mówi, dzisiaj, kiedy słyszelibyście Jego głos. Nie zajtra. Nie jutro. Nie żyj zo wczorajszka. Nie żyj wczorajszym dniem. Dnes. Dzisiaj. Teraz. Teraz. Kiedy Pan Bóg mówi do Ciebie. To jest ta chwila. Teraz jest ten czas. To jest ten czas miłości. Teraz jest ten moment łaski. Teraz pochop. Teraz zrozum, że to jest memorialny czas pre jest teba. Szczególny czas dla to Ciebie. To jest ten najkrajszy to jest ten najpiękniejszy czas dla Ciebie. Nie żyj minulością. Nie żyj przeszłością. Nie żyj zajtrajszką. Nie żyj jutrzejszym dniem. Ale żyj dzisiejszym dniem. Ponieważ dzisiaj to łaska jest oferowana Tobie. Dlatego ludzie nie żyją. Dlatego ludzie nie żyją. Dlatego ludzie ciągle marzą. Co będzie? Co będzie? A to nigdy nie przyjdzie. I nigdy nie urzeczywistni się to. Potem, kiedy odchadzają, a potem, kiedy odchodzą, odchodzą puści mi. Mam 50 roków. Mam 50 lat. A wiecie, może, że sobie powiecie, no, a jak jest to możliwe? No wiecie, może zdziwicie się i powiecie, jak to jest możliwe. Ale ja tak czuję, że ale czuję, że jestem już syty życiem. Nie w tą negatywną słowa. Nie, negatywnie. Ale czuję, że są żyją. Ale czuję, że po prostu żyłem na tym świecie. A tak przeżywam w sercu, że kiedy dnes Pan Jezus tak powołał. Tak w moim sercu jest, że gdybym dzisiaj Pan Jezus mnie powołał. Tak czuję, że są syty. To czuję, że jestem syty dni. Ja jestem przygotowany jeszcze 50 roków żyć. Jestem przygotowany jeszcze 50 lat kolejnych żyć tutaj. Ale są przygotowany już dnes. Ale jestem przygotowany tak samo i dzisiaj odejść z Jezusem. Lebo ta to chwila. Ponieważ ten czas jest pre mnie ta. Jest dla mnie ten. Kiedy sama dotyka Pan. Właśnie kiedy Pan Jezus dotyka mnie. Kiedy pełni moje wnętrze. Kiedy wypełnia moje wnętrze. To najkrajsza chwila. To jest ten najpiękniejszy czas w moim lebo życiu. Tu jest ze mną mój Pan. Ponieważ jest ze mną mój Pan i na wypełnia mnie. Alleluja. Kiedy byłem najwięcej zrezany. Kiedy byłem najbardziej cięty. Najwięcej zoszywany. Najbardziej zeszyty. Kiedy miał największe boleści. Kiedy miałem największe boleści. Są przeżywał ten najkrajszy chwili. Przeżywałem ten najpiękniejszy czas. Lebo tam był Pan Jezus. Ponieważ tam był ze mną Pan Jezus. Nie powiedziałem, że kiedy wyjdę z niemocnicy, to będzie. Nie powiedziałem, że kiedy wyjdę ze szpitala, to będzie dopiero. Nie. Nie. Ten dzisiejszy dzień jest. Dzisiejszy dzień jest tutaj. Żyj dzisiejszym dniem. Żyj dzisiejszym dniem. Dziękuj Panu. Dziękuj Panu Bogu za swój język. Dziękuj Panu za swój język. A On Cię bardzo pożegna. I On bardzo pobłogosławi Ciebie. On Cię powiedzie cestą, którą On poprowadzi Cię drogą, którą masz iść. Teda mamy jeden język a dwoje uszy. A więc mamy jeden język i dwoje uszu. A to jest preto, abyśmy mniej mówili, a więcej. I to posłuchali. Dlatego, żebyśmy mniej mówili i więcej słuchali. To jest preto, abyśmy byli pozorni na jego słowo. To jest dlatego, żebyśmy byli czujni na jego słowo. A wspomnijcie sobie, jak jest powiedziane o Samuelowi, nie niechał padnąć jego słowo. I przypomnijcie sobie, jak jest napisane o Samuelu, że nie zostawił, żeby jego słowo upadło na ziemię. On skłonił swoje ucho. A tak jest napisane, że w tym czasie nie było prorockiego słowa. I jest napisane, że w tym czasie nie było słów proroczych. A wiecie prečo? I czy wiecie dlaczego? Lebo nie było uszy. Ponieważ nie było uszu, którzy by słyszeli. Nie było serca pre Boży dotyk. Nie było serca dla Bożego dotyku. Ale Pan Bóg się zmiłował. Ale Pan Bóg się zlitował. Już tam rastł jeden chłopczyk. Już tam wyrastał pewien młody chłopak. Wolał się Samuel. Nazywał się Samuel. A on mal nakłonił. I on był człowiekiem, który nakłonił swoje uszy. Jeszcze to ma nie rozumiał. Jeszcze nie rozumiał tej Bożej mowie. Ale mal nakłonione swoje uszy. Ale już wtedy miał swoje uszy nakłonione, żeby słyszeć Boży głos. Jak możesz poczuć ty Boży głos? Jak możesz ty słyszeć Boży głos? Przez głos swojego świadomia. Przez głos swojego sumienia. To jest pierwszy sposób. To jest pierwszy sposób.
Jeszcze kiedy nie poznasz pismo, jeszcze kiedy nie rozumiesz, nie znasz Boże słowo, już Bóg mówi k twojemu. Wtedy już Pan Bóg mówi do twojego sumienia. Pozor, nie rób to. Uwaga, nie dotykaj, nie rób tego. Przyniesie ci to trapienie. Przyniesie to ucierpienie dla ciebie. A twoje trapienie dla twojej rodziny. I ucierpienie dla twojej rodziny. Ten drugi sposób, jako Bóg mówi, jest Boże słowo. A drugi sposób, z którego Pan Bóg przemawia, to jest jego słowo. Że posiela swoich słów. Że on wysyła swoje słowa. A to mu dnes. I tak samo jak dzisiaj. A mówi swoje i słowo. I mówi przez swój sług swoje słowo. Ten dalszy sposób, jak możesz Boże słowo, Boży głos poczuć. A więc kolejny sposób, jak możesz słyszeć Boży głos, że się czytasz Boże słowo. Że czytasz słowo Boże. A już to słowo nie jest prostredkowane. I to słowo już nie jest pośrednie, ale to słowo jest osobne. Ale to słowo jest bezpośrednie, osobiste. Wiecie, jakie jest to wzácne, kiedy mówi k tebie Boże słowo. Czy wiecie, jak to jest cenne, jak Boże słowo mówi do ciebie? Były chwile, kiedy som zaczął czytać. Był czas, kiedy zacząłem czytać. A rychło som zamknął. I szybko już zamknąłem. Zlakol som se. Po prostu wystraszyłem się. Lebo tak mocno hovoril ku mnie słowo. Tak mocno przemawiało do mnie to słowo. Że jednoducho som proste dostal Bożą bázeň. Że po prostu to Bożą bojaźń miałem w sercu. A potem som znowu hľadal, a potem som to čítal. Znowu szukałem, gdzie to czytałem wtedy to słowo. A potem som ešte raz to prečítal. I jeszcze raz przeczytałem go. A cítil som vo svojom srdci, že hovorí osobne ku mne Boh. I čujem v svojom srdcu, že Pán Boh osobiste do mňa premávia. To je druhý spôsob, to je druhý spôsob, v aký Pán Boh posluhuje sa. Že hovorí v tebe osobne, v jeho slove. Že on mluví osobiste v svojom slove. A my sme všetci tak poslušní jeho slovo. I my všetci tak bardzo slucháme jeho slovo, tak? Chvála ti, Pane, že hovoríš. Chvála, Pane, že mluvíš. Nie každý je tak. Nie každý tak odbiera. A potom prídu údery. I potom prídu uderzenia. Wiecie, nie najpierw przyjdą udery, a potem... Nie najpierw przyjdą uderzenia, a potem... Bóg mówi. Pan Bóg mówi. Najpierw mówi. Najpierw mówi. A kiedy ty nie poczuwasz... Kiedy ty nie słuchasz... Kiedy ty nie masz serce dla kiedy Niego... Kiedy nie masz serce otwarte dla Niego... Nie masz uszy... Nie masz uszy do tego, żeby słuchać. Preto, że cię miluje... Ponieważ On kocha cię... On ma aj swój palic. Dlatego ma i swój kij. A preto mówi, kogo miluje... I dlatego mówi, tego, kogo kocham... Toho z tą palicą, tego smagam z tym batem. Ale nie preto, że len to jest jedyny przejaw. Ale nie dlatego, że to jest jedyny przejaw jego miłości. Ale preto, że on nie chce, aby niekto z nas. Dlatego, że nie chce, żeby ktoś z nas zginął. A potem przyjdą twarde rzeczy do naszego. I potem twarde rzeczy, ciężkie, trudne przyjdą do naszego życia. Teda Pan Bóg mówi. A skrze okolności żywota. Więc Pan Bóg mówi też i posługując się okolicznościami w naszym życiu. Wiecie, u nas mążelka pracuje w swojej kuchni. Wiecie, u mnie moja żona pracuje w kuchni. A całkiem rychło się ten śmietnik napełnił. I bardzo szybko ten śmietnik się wypełnił. A powiem synowi, synku, trzeba wynieść. Ja mówię do syna, synu, trzeba wynieść śmieć. A wiecie, si predstaviť, môj syn vyskočí a povie, tatinko, z radosťou. I či vyobrazujete sobie, tato, s takou chęťou to je zrobię. A... Chvíti ten kôž i letí. Tak? Tak? A u vás to sa tak doma deje? I u vás to tež tak má miejsce? Nie. Nie. Druhýkrát hovorím, no nepočul si synu. Ja mówię, druhý raz mówię do niego, synu, nesłyšałeś? No, už hneď to bude. A on mówi, tak, zaraz, tato. A to hneď aj po pol hodine. A to zaraz jeszcze i pół godziny ubiega i jeszcze śmieci niewyniesione. Ja mówię, wiesz co? Ak nie zobereš ten smetný kôž. Ja mówię, jeżeli nie weźmiesz ten kosz, musím tvrdšie načiniť. Ja będę twardziej reagował. Možno, že uško potiahnuť. Może tak podkręcę ucho. Možno švihnúť. Może tak dám klapsa. A nie, żeby som ho ubil. Nie, żebym go zbił. Troszkę twardziej. Ale trochę tak raźniej, o. Wiecie, tak to Pan Bóg jest z nami jednak. Wiecie, tak samo Pan Bóg z nami. Ale są niektórzy, którzy, keby ich aj zabił Bóg, aj tak ho nie będą posłuchać. Ale są ludzie, którzy, i gdyby Pan Bóg zabił ich, i wtedy nie będą słuchać jego głosu. Aki si ty? Jakie jest twoje serce? Jaki jesteś ty? Jakie jest twoje serce? Ako posłuchasz ty jego głosu? Jak ty słuchasz jego głosu? Jego słowo mówi. Jego słowo mówi.
To jest Boży charakter. To jest Boży charakter. Język to jest Boży charakter. Język to jest Bożym charakterem. Dawaj pozor. Uważaj na swój język. Waż si słowo. Ceń słowa. Lebo nigdy nie wiesz. Ponieważ nigdy nie wiesz, które to słowo będzie ostatnie. Które słowo będzie twoim ostatnim. Nie myśl na to. Nie myśl o tym. Wszak ja urobim pokanie z tobą. A, przecież będę pokutował. Bo można, że nie będziesz mać czas. Może już nie zdążysz. Można, że powiesz złe słowo, a już nie będziesz wiedzieć z ja. Może powiesz jakieś złe słowo i nie będziesz potrafił wziąć go z powrotem. Jedna żena przyszła ku kazatelowi. Jedna kobieta podchodzi do pastora. A mówi, że musim ci wyznać, pastore, że wiele... Wiele złego są na i mówię, powodę. Muszę wyznać ci, pastorze, że wiele złego już opowiedziałam ludziom o tobie. A nie mam pokoju. I nie mam spokoju w swoim sercu. A lutuję to. I żałuję tego. Możesz mi odpuścić. Czy możesz wybaczyć mi? Mówi, odpuszczam. On mówi, tak, wybaczam. Ale mówi, chodź ukażę ci nieco. Ale ona mówi, on mówi? On jej. On mówi do niej, chodź, pokażę ci coś. A wyszli na takie wyższe miejsce. I wyszli na takie wzgórze. A zobrał tam polsztarz, wankusz. I wziął tam poduszkę ze sobą. Otrhol ten rożok. I ten róg tak oderwał. A tam fukał silny wiatr. I silny wiatr tam dmuchał. A wytriasł ten polsztarz, te toperie. I to pierze, które było w tej poduszce, to po prostu wyleciało. A... Wietor to poroznaszał po całym. I wiatr tak wziął i to pierze tak po całej okolicy tak rozniósł. A potem mówi, wiesz, co są to urobił? A on mówi, wiesz, co to zrobiłem? Lutuję, że są to rozsypał. Żałuję, że to wysypałem. Ale mówi, wiesz co, pozbieraj to toperie. A on mówi, ale wiesz co, idź i pozbieraj mi te topierze. A ona mówi, to jest niemożliwe. Ona mówi, to jest niemożliwe. Widzisz, tak je to ze słowami. Ona mówi, widzisz, tak to jest ze słowami. Tak to jest z klebetami. Tak to jest z plotkami. Tak to są słowa, które si... Bez toho, żebyśmy si uwedomili, że co z tym robimy, tak to rozosadzamy. Tak to właśnie słowa, bez tego, żebyśmy uświadamiali sobie, co właśnie robimy. Możemy to olutować. Możemy żałować tego. Może nas to bolieć. Może sprawiać nam to ból. Ale już nie wiemy wracać. Ale już nie potrafimy wrócić z powrotem, ponieważ wiatr już rozdmuchał ich. A ja was bardzo warnię. I ja ostrzegam was bardzo. Ważcie si słowo. Cęcie słowa. Lebo słowo, które wypowiesz. Ponieważ słowo, które ty wypowiesz, to ma swoją moc. Ma moc. Dawa smer. Ona kierunek daje. I nie potrafisz z powrotem go wziąć. Wiecie, kiedy moja mama a ojciec o nieczym rozprawali? Czy wiecie, kiedy moja mama i tata rozmawiali o czymś? Ja mam takie uszy jako lopuchy. Ja tak słuchałem ich. Ja sam zagrabał w tych szuflikach. Ja coś tam szukałem w szufladach. A zawsze moja mamka mówi, nie rozprawaj, tu jest chłopiec. Zawsze moja mama mówi do taty, nie mów teraz na ten temat, tu jest dziecko. A on mówi, nie widzisz, że się bawi. A ona mówi, czy nie widzisz, że ono się bawi? A pokraczowała. I kontynuowali rozmowę. A moje uszy. A kolopuchy. Takie duże. Wszystko zarejestrowałem. A wiecie, co było najgorsze? I czy wiecie, co było najgorsze? Oni zasiali do mojego serca taką niedowieru. Oni zasiali do mojego serca taką nieufność wobec innych ludzi. Takie predsudki. Takie uprzedzenia. Ja som z tymi ludźmi nigdy nie mal problem. Ja z tymi ludźmi nigdy problemu nie miałem. Ale już jako dziecko som sa díval na toho človeka. Ale już jako dziecko patrzyłem na tego człowieka z uprzedzeniem. Ja som mal problem počúvať vôbec toho človeka. Miałem w ogóle problem słuchać go, jak on mówi, ten człowiek. Moi rodzice zasiali do mojego serca. Moi rodzice zasiali w moim sercu. A może keby wiedzieli, że ja poczułam, by lutowali. I może żeby wiedzieli, kiedy ja, gdyby wiedzieli, że ja słuchałem, to może by żałowali. Że wiatr to zasiadł. Tylko, że wiatr wziął i zasiał to w moim sercu. W
Váž si slovo. Ceň slovo. A buď zodpovedný za všetko, čo hovoríš. I veš odpovedalnosť za všetko, co mluvíš. Lebo nevieš, kde vietor zavie. Ponieważ nie wiesz, dokąd ten wiatr zawieje te słowa. Nie wiesz, kam to zawieje. Nie wiesz, dokąd one polecą. A nie wiesz, że jaką szkodę urobią. I nie wiesz, jaką szkodę one zrobią. Budem kończyć. Już będę kończył. Podľa mojego wedomia po obiedzie budeme pokračovať. Ja tak myślałem, że po obiedzie będziemy kontynuować. Pretože náš čas vypršal. Ponieważ ten czas, który mamy teraz, już się skończył. Tak by som chcel robiť ten ďalší výklad. Jeżeli chciałbym kontynuować mój wykład, bude po obede. To chyba zrobię to po południu. Ale teraz by som chcel dať čas na modlitbu. Ale teraz chciałbym dać czas na modlitwę. Ja vás prosím, abyście sklonili. Proszę, żebyście skłonili swoje głowy. Budeme sa modliť. Będziemy modlić się. Drahý nebeský Otče. Drogi Ojcze niebieski. Ďakujeme ti za tvoje slovo. Dziękujemy za twoje słowo. Ďakujeme za ten veľký dar. Dziękujemy za ten wielki dar, že si nám dal jazyk. Že dałeś nam język. Ďakujeme ti za to, že toto je tvoj charakter. Dziękujemy za to, že to jest twój charakter, že ty hovoríš. Že ty mówisz. A prejavuješ takto svoju lásku. I ty okazujesz swoją miłość w ten sposób. Cez tvoje slovo. Przez twoje słowo. Tvoje slovo je mocné tvoje aj dnes. Tvoje slovo je mocné tak samo i dzisiaj. Aby sa nás dotýkalo. Żeby dotykało nás. Aby sme v ňom poznávali teba. Żebyśmy poznawali w nim ciebie. Aby sme prežívali v ňom tvoje objatie. Żebyśmy przeżywali w nim tvoje tvoj uścisk. A takisto prežívali tvoju palicu. I tak samo przeżywali twój kij. Lebo tvoj prúd a tvoja palica nás potešia. Ponieważ tvoja láska i tvoj kij mnie utešajú. Sláva ti za to. Chvála ti za to. A tak ti ďakujem za týchto bratov a sestry. Dziękuję ci, Panie, za tych braci i siostry. Ďakujem ti, že aj dnes. Dziękuję, že tak samo dzisiaj. Môžeme stretávať sa s tebou. Môžeme spotykať sa s tobom. A ty hovoríš k nám. Ty mówisz do nas. A upozorňuješ nás. I chronisz nás. Aby sme si vážili slovo. Před tým, żebyśmy cenili sobie słowo. Prosím ťa, požehnaj nás. Proszę cię, błogosław nas. A pomóż, abyśmy się spytowali samo seba. Pomóż, żebyśmy sami siebie pytali. Ako je to z naszym językiem? Jak to jest z naszym językiem? Co wyjadrujemy? Co my mówimy? Co wyznawamy? Co my wyznajemy? Co mówimy? Co my rozmawiamy o czym? A przed kim mówimy? I przed kim to rozmawiamy? Kiedy mamy tak to skłonione swoje głowy. Kiedy mamy głowy skłonione. A tak przeżywasz, że Duch Święty się dotyka twojego. Przeżywasz, że Duch Święty dotyka twojego życia. A tak przeżywasz, że dnes do obeda mówił k tebe Bóg. I przeżywasz, że dzisiaj do południa mówił do ciebie Pan. Uwidział si swoją twarz. Zobaczyłeś swoją twarz, swoje oblicze. A chcesz, aby Pan Jezus cię uzdrowił. Chcesz, żeby Pan Jezus uzdrowił ciebie, aby uzdrowił twój język. Żeby uzdrowił twój język. Aby uzdrowił twoje serce. Żeby uzdrowił twoje serce. Aby uzdrowił twoje uszy. Żeby uzdrowił twoje uszy. Jest tu niekto taki. Czy jest ktoś taki tutaj? To tak przeżywa, że to. Jeżeli tak przeżywasz, że to słowo było właśnie do ciebie. Co dźwignij swoją rękę. Podnieś swoją rękę. Niech cię pożegna. Niech Bóg cię błogosławi. Aj ciebie. I ciebie aj tak ciebie. Samo. Aj was. Was też. Aj was. Was też tam jaka w tyle. Pani? Aleluja. Dzięki Panu. Sława Bogu. Aleluja. Dziękuję ci, Panie Jezu. Dzięki Chrystie, ci, Panie Jezu, że sa dotykasz naszych serc. Za to, że ty dotykasz naszych serc. A dziękuję za to, że ten nasz język si nam dał jako kormidło. I dzięki za to, że ten język jest taki ster w naszym życiu. Odpuść nam. Wybacz nam, żeśmy go nie kormidlowali smerom k ciebie. Że nie sterowaliśmy nasze życie w kierunku do ciebie, ale od ciebie. Ale w kierunku od ciebie. Odpuść nam, że sme otaczali swoje chrbat ciebie. Wybacz nam, że odwracaliśmy się do ciebie plecami. A nie twarzą. I nie twarzą. Odpuść nam to. Wybacz nam to, Panie. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. W tej to chwili. Teraz, w tej chwili. A dotykaj serc. Dotykaj serc. Uzdraw nasze serca. Uzdrów nasze serca. Uzdraw nasz język. Uzdrów nasz język. Aby nie mówił nieprawdy. Żeby nie mówił kłamstwo. Ale aby twoje słowo sme zwiastowali. Ale żeby twoje słowo zwiastowaliśmy. Halleluja. Halleluja. Dotknij się aj tych to serc. Dotykaj też tych serc.
które dźwigają swoje ręce, które podnoszą swoje ręce, swoje serca dla Ciebie. Uzdraw ich, Panie. Uzdrów, Panie. Pomóż. Pomóż. Obrać swoją twarz na nich. Swoją twarz zwróć do nich. Na dobre. Na dobre. Abyś ich zbudował. Żebyś pobudował ich. A nie zborił. I nie zburzył. Abyś ich zasadził, a nie wyprzyjął. Żebyś zasadził ich i nie wyrwał. Abyś im dał pożegnaną Żebyś dał im błogosławioną przyszłość. A ich dzieciom. Ich dzieciom. A budúcim generacjom. I następnym generacjom. Które przyjdą za nimi. Które przyjdą za nimi. Buďte pożegnani. Bądźcie błogosławieni. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Chwała Ci, Panie. Chwała Tobie, Panie. Odkrywaj nam tajemstwo. Odkrywaj przed nami tajemnicę. Twojego słowa. Twojego słowa. A my się będziemy radować. I my będziemy cieszyć się. A nasz duch będzie plesał. I nasz duch będzie pląsał. W Twojej radości. W Twojej radości. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Na tuto temu będziemy pokraczować po obiedzie. Na ten temat będziemy kontynuowali po południu. A chciałbym więcej takich osobnych przykładów aj zo života. I chciałbym podać więcej takich osobistych przykładów z życia tak samo. W tej dalszej części. W tej następnej części. Ako właśnie funguje, ako właśnie ten język, ako kormidluje nasz Jak život. To właściwie działa, jak to język prowadzi nasze życie. Także modlite się aj za mnie. A więc módlcie się tak samo i za mnie. Aby som vám mohol odozdať ten podkaz Boží. Żebym mógł wam oddać to poselstwo Boże.